Jacek, że tak powiem, dogadał się, jak przeobraził Esposito z zawodnika, który wybitnego napastnika jak na nasze warunki, ale takiego trochę żyjącego w swoim świecie. Dzisiaj Śląsk ma lidera, tak, za którym idzie drużyna. Lidera, który pracuje też dla drużyny, który nie jest tylko głodnym. Tak, nie, jego ego nie jest najważniejsze, bo to jest zawodnik, który też asystuje, który też w trudnym momencie potrafi tym kolegom dać szansę na odpoczynek, na to, żeby się przeorganizować, i widać po prostu, że ciągnie ten zespół.